Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie, browar Dirber i piwo o nazwie Asami. Asami, czyli Lemon Earl Grey APA, American Pale Ale z dodatkiem herbaty Earl Grey, ale także z dodatkiem skórki z cytryny. Myślę, że interesująco to brzmi. Zapowiada się lekko, rześko, orzeźwiająco. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Nie ma, a przynajmniej ja nigdzie nie znajduję informacji na temat ekstraktu. Zawartość alkoholu 5,3, a nie, przepraszam, źle mówię, jest, tylko tak napisane, że nie zauważyłem od razu. Ekstrakt 13%, zawartość alkoholu 5,3%, czyli jest wszystko podane. Goryczka tutaj w skali graficznej browaru wyrażona jako 2 na 5, słodycz 2 na 5 i siła 2 na 5. Wszystko 2 na 5. Czy mamy podany pełny skład? Nie mamy podanego pełnego składu. Jest napisane, że piwo zawiera słód jęczmienny i płatki pszenne. Jest pasteryzowane, niefiltrowane. Wiemy też z opisu, że zawiera herbatę Earl Grey, a także skórki cytryny, delikatna APA, tak określono to piwo, uważono i rozlano w browarze Perun. Data przydatności 28 września 2019 roku, piwo kosztowało 7 zł i 99 groszy. Raz jeszcze rzut oka na etykietę, tak się ona prezentuje. Dirber. Zobaczymy. Ostatnio te piwa mają dobrą passę u mnie. Mamy tutaj również ładny firmowy kapsel browaru Dirber. Zatem otworzę butelkę, tak aby nie uszkodzić tego bardzo ładnego kapsla. Tak on się prezentuje. I prezentuje się, jak to w przypadku Dirbera, ładnie. Co w aromacie z butelki? No, jest cytrusowo. Jest cytrusowo, taka słodkawa, słodkawo-cytrusowa nuta. No. No, skojarzenie jest właśnie takie ze skórką cytryny, trochę z cytrynowym aromatem do ciast, ale skórka cytryny, no, ona też ma taki specyficzny, wyrazisty, perfumowany trochę aromat. I tutaj coś takiego jest. Wydaje mi się, że troszeczkę weszło utlenienia. No jednak piwo, no z rocznym terminem przydatności, ono było kupowane przeze mnie już jakiś czas temu. Ma wprawdzie datę do września, więc jeszcze no kilka miesięcy ładnych. No ale wiemy, jak to jest. Wiemy, jak to jest. Więc gdzieś tam delikatna nuta utlenienia też w to wchodzi, mam wrażenie. Zobaczymy, jak będzie po przelaniu do szkła, ale czuć na pewno fajny akcent cytrusowy. Okej. Piwo trafia do szkła. Próbuję tutaj trochę wymusić pianę, ale tak średnio mi to wychodzi. Piwo nie jest zbyt pieniste. Jeśli chodzi o barwę, delikatnie przybrudzona pomarańcza, spore dosyć zmętnienie, co myślę widać, wręcz taka trochę soczystość może wizualnie. Piwo jest zmętnione dość konkretnie. Piana, no piana nie jest rewelacyjna, no widzicie, jaka jest piana. Niezbyt duża warstewka, zbudowana z takich większych średnich oczek, no powiedzmy, że ze średnich oczek, ale myślę, że tutaj raczej będzie znikać nawet ta warstewka dosyć szybko. Zmętnienie dość wyraźne. Prezentuje się piwo tak, jak widać. Co w aromacie ze szkła? No tu jest lepiej. Tu jest lepiej niż z butelki. Gdzieś może minimalnie ta nuta utlenienia nadal jest obecna. Tak delikatnie miodowa, ale mam wrażenie, że z butelki była wyraźniejsza. Natomiast co jest ważne? Czuć tego Earl Greya.
Czuć charakterystyczną nutę bergamotki. Całkiem niedawno, w zasadzie ledwo co, niemalże było pite sesyjne IPA z Marienstadtu, gdzie też była ta bergamotka. Tam ona się pojawiła dopiero po chwili, kiedy to piwo się trochę ogrzało. Natomiast tutaj od razu ją czuć ze szkła. No, jest Earl Grey, jest taka cytrusowość, rzeźkość. To utlenienie gdzieś tam minimalnie może w tle funkcjonuje, ale nie razi w żaden sposób. No, Earl Grey tutaj przeważa. Przeważa nuta bergamotki, gdzieś tam podkręcona jeszcze akcentem cytryny zapewne. Ogólnie bardzo cytrusowy profil, bardzo rzeźki, ale też delikatnie słodkawy. Tak jakby nam tutaj albo właśnie ta bergamotka wnosi taki akcent słodkawy do tego aromatu, albo jeszcze gdzieś tu słody po prostu dorzucają swoje. Zatem próbujemy Asami z browaru Dirber, czyli American Pale Ale z Earl Greyem i skórką cytryny. Wasze zdrowie. O, jest bardzo herbaciany. No, bardzo Earl Greyowe w smaku. W sumie jakąś tam chwilę temu piłem czarną herbatę z dodatkiem właśnie bergamoty i tak się złożyło, też aromatyzowaną jeszcze dodatkowo cytryną, więc w zasadzie mam tutaj powtórkę tego, co piłem przed chwilą jako herbatę w wersji piwnej. Bardzo intensywny Earl Grey w smaku. Samo piwo bardzo gładkie, ma bardzo przyjemną teksturę, prawie kremową. To jest w ogóle ciekawe. Jest dość nisko nagazowane, co też chyba trochę ma wpływ na to, jak tutaj się ta piana budowała. No ale smak jest naprawdę bardzo mocno zdominowany przez nutę Earl Greya. Wręcz bym powiedział, że czuć trochę taką herbacianą garbnikowość, coś co generalnie ja bardzo lubię. Niektórzy za tym nie przepadają, ja lubię to bardzo. Te garbniki tutaj są delikatnie wyczuwalne, takie uczucie ściągania trochę na języku. Delikatna słodycz odsłodowa, bardzo niska goryczka. Naprawdę goryczka tutaj jest wyjątkowo łagodna w tym piwie. W smaku zdecydowanie dominują nuty bergamotki, nuty Earl Greyowe. No pewnie też możemy powiedzieć, że skórka cytryny jakoś też wpłynęła na to. No i ta baza słodowa. Baza słodowa jest tutaj dość wyraźnie zaznaczona. To, co może trochę przeszkadzać w pewien sposób, to jest taki odrobinę mydlany posmak, który gdzieś tam się na finiszu pojawia. Taki mydlano-szamponowy, specyficzny bardzo. Przypuszczam, że on może wynikać właśnie z obecności tutaj Earl Greya. Może jego jest nawet za dużo trochę. I to powoduje, że on gdzieś skręca w takim kierunku delikatnie mydlanym. Tego nie czuć od razu, to się gdzieś tam pojawia bardziej z tyłu, jakby podniebienia, po chwili. Taki aftertaste specyficzny. No ten Earl Grey tutaj jest potężny, naprawdę jest bardzo intensywny. Przypuszczam, że gdyby to piwo było świeże, pite po prostu krótko po rozlewie, bo było w sumie kupowane krótko po rozlewie, no to mogłoby być jeszcze intensywniej. Teraz jest naprawdę intensywnie. Earl Greyowe, bergamotkowe, cytrynowe, też słodowe dość wyraźnie, z niską goryczką. Myślę, że znajdą się osoby, dla których to piwo, może się znalazły po prostu, bo piły przede mną, dla których to piwo może być nawet trochę męczące, z tego względu, że ten Earl Grey tutaj jest naprawdę bardzo intensywny, on bardzo zdominował smak tego piwa. Do tego jest słodowość, nie ma goryczki, która by to jakoś kontrowała.
Kto wie, czy gdzieś taką pozycja nie jest z tego tytułu zaburzona. Piwo jest naprawdę ciekawe na swój sposób, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi Earl Greya, jeżeli ktoś lubi bergamotkę, tego typu klimaty. Ja generalnie lubię, więc mi to pasuje, chociaż ta mydlaność gdzieś tam trochę mnie razi. Mogłoby być bardziej rześkie to piwo. Może trochę mniej tego przechyłu słodowego, trochę więcej goryczki. Może by tutaj nie zaszkodziło. A tak, jest bardzo, bardzo Earl Greyowy. Ale może taki był po prostu zamysł, żeby ten Earl Grey tutaj zdecydowanie zdominował asami. No i tak się stało. Tak się stało. Earl Grey naprawdę zdominował. Skórka cytryny jeszcze go chyba podkręciła. I efekt jest właśnie taki, jeżeli piliście to piwo z Dirbera, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. Serdecznie dziękuję za uwagę. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlogopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.